Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W czwartek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy sobie od przykoju informacji, które dla Ciebie w dniu dzisiejszym przygotowałem. Zobaczymy, jak te ciekawe informacje, których sporo dzisiaj na rynku się pojawiły, wpłynęły na to, co się dzieje się właśnie na globalnych rynkach, które sobie podsumujemy w dalszej części naszego spotkania, jak i również zobaczymy, jak to wszystko wpłynęło na dzisiejszą sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka, subskrypcji, aby YouTube informował cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. Jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też na poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możesz się podzielić swoją opinią. A teraz już przechodzę do pierwszych informacji ze świata. Biały dom. Rosja traktuje dostawę energii jako broń. Dostawy surowców energetycznych. Zaczęły być traktowane przez Rosję jako rodzaj broni oświadczyła w środę rzeczniczka Białego Domu w kontekście wstrzymania przez Moskwę przesyłu gazu do Polski i Bułgarii. Na tą informację czekaliśmy w dniu dzisiejszym, zobaczymy, czy wstrząsnęła ona rynkami, czy nie. Stany Zjednoczone bliżej recesji. PKB nieoczekiwanie spadł. W pierwszym kwartale PKB Stanów Zjednoczonych zanotował spadek, co kompletnie zaskoczyło ekonomistów. To prawda, jeden słabszy kwartał jeszcze nie czyni recesji, ale największa gospodarka świata hamuje znacznie szybciej niż się tego spodziewano. W pierwszym kwartale tego roku amerykański PKB, wyrównany sezonowo, odnotował spadek o 1,4% w ujęciu anualizowanym, poinformowało Rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych. To wynik zdecydowanie gorszy od wzrostu o 6,9% odnotowanym kwartał wcześniej. To także najniższy wynik od wiosny 2020 roku, gdy szkodnikowy lockdown zdruzgotał gospodarkę USA. No, zaraz zobaczymy, co się dzieje na indeksach. Lećmy dalej. Chiny i Iran zacieśniają współpracę wojskową. Chiny i Iran będą współpracowały w zakresie szkoleń wojskowych. Zdecydowały się też na wymianę niektórych wojskowych informacji. W tym celu chiński minister obrony spotkał się z prezydentem Iranu. Tłem dla tych rozmów jest wzrost napięcia w relacjach tych dwóch państw z USA, poinformowała w czwartek agencja Bloomberg. No, robi się nieciekawie. Pytanie na to Czarny Koń, czyli oczywiście Turcja. Lećmy dalej. Bundestag zdecydowaną większością głosów opowiedział się w czwartek za dostarczeniem Ukrainie ciężkiej broni w celu odparcia rosyjskiego ataku. 586 posłów głosowało za, 100 było przeciw, 7 posłów wstrzymało się od głosu. My dalej. Szwedzi nieoczekiwanie zrywają z polityką zerowych stóp procentowych. I to jest pewnie duże zaskoczenie. Po blisko 8 latach przerwy Szwedzi znów będą mieli dodatnie stopy procentowe. W czwartek. Nieoczekiwanie ich bank centralny ogłosił podwyżkę ceny pieniądza oraz zapowiedział dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. W latach 2015-2019 Szwedzi utrzymywali ujemną stopę referencyjną banku centralnego, a w kolejnych dwóch latach wynosiła ona zero. Dziś zarząd banku centralnego niespodziewanie ogłosił, że podnosi stopę repo o 25 punktów bazowych do 25%. Konsensus rynkowy nie przewidywał zmian na tym posiedzeniu władz. Decyzja wejdzie w życie 4 maja. Poinformował również, że planuje w tym roku jeszcze 2-3 podwyżki, a w horyzoncie trzyletnim główna stopa procentowa ma sięgnąć nieco poniżej 2%. Leczmy dalej. Niemiecka inflacja poprawia 40-letni rekord. Tempo wzrostu cen w największej gospodarce Europy ponownie zaskoczyło ekonomistów. Niemiecka inflacja zamiast nieznacznie spaść, ponownie wzrosła i osiągnęła najwyższy poziom od przeszło 40 lat. Indeks cen dóbr konsumenckich CPI w kwietniu 2022 roku był o 7,4% wyższy niż przed rokiem. Podał wstępne dane Niemiecki Urząd Statystyczny. To najwyższy odczyt od 1981 roku. Rynkowy konsensus zakładał, że kwietniowa inflacja CPI obniży się do 7,2% wobec 7,3% odnotowanych w marcu. Marcowy odczyt niemieckiego CPI był szokująco wysoki i najwyższy od ponad 40 lat. Co to na Niemców? 7,4%. Popatrzmy dalej. Cóż my tutaj mamy? Nowy. wygląda na to, że jednak, jak się wybierasz za granicę, to będzie to możliwe. PASZP podpisał czasowe porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca, tak więc trzeba się śpieszyć. Transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie odbywał się bez zaburzeń. Ciekawe, lećmy dalej. Sprzedaż opon do aut osobowych w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosła o 22% rok. Do roku podał Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Od kilku miesięcy coraz wyraźniej rysuje się tendencja do spowolnienia gospodarczego, wskazuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jego przyczyny znacznie poprzedzają jednak inwazję Rosji na Ukrainę i wynikają z polityki gospodarczej i monetarnej ostatnich lat. NBP. Prognozy przedsiębiorstw na drugi kwartał i kolejne 12 miesięcy są wyraźnie pesymistyczne i jedne z najgorszych w historii, wynika z najnowszej wersji badania NBP. Szybki monitoring, analiza sytuacji sektora, przedsiębiorstw. My dalej. NBP zainwestował w dolary kanadyjskie, rola USD w rezerwach maleje. Rezerwy dewizowe NBP na koniec 2021 roku osiągnęły równowartość 166 miliardów dolarów, rosną sześciokrotnie wobec 2000 roku i niemal dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady, poinformował w czwartek w komunikacie Narodowy Bank Polski. I czas na porcję informacji rynkowych. Dolar najmocniejszy od 5 lat euro po 4,70. Amerykańska waluta osiągnęła najmocniejszy poziom od marca 2017 roku, wyraźnie zyskując względem euro oraz jena. Polski złoty pozostał pod presją, o czym świadczy kurs euro utrzymujący się w pobliżu. 4,70 i zaraz na podsumowaniu zobaczymy, jak sobie radzi złoty do poszczególnych walut. Lećmy dalej. Ropa mocno tanieje. Na cenę surowca wpływają lockdowny w Chinach. Ceny ropy na giełdzie w Nowym Jorku spadają z powodu nasilających się na rynkach obaw, że lockdowny w Chinach wprowadzane w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią szkodnika zagrażają perspektywą globalnego popytu na paliwa, informują maklerzy. Szewczak. Fuzja Orlando z Lotosem i przejęcie PGNiG. To polska racja stanu. W obliczu wojny w Ukrainie, a także konieczności dywersyfikacji dostaw surowców, jak najszybsza fuzja PKN Orlen z grupą LOTOS i przejęcie PGNiK, to polska racja stanu, poinformował w czwartek członek zarządu PKN Orlen do spraw finansowych Jan Szewczak. No to co na to Senat? Sen Senat przyjął projekt, który ma zablokować fuzję Orlenu i LOTOSu, Przedaż części aktywów lotosu sprzeczna z interesem państwa. A ty, jak uważasz, zapraszam do ankiety na karcie Społeczność. Lećmy dalej. W pierwszym kwartale 2022 roku wartość pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach spadła o 88% rok do roku do 2,7 miliarda euro, poinformowało. Pwc w raporcie IPO Watch Europe. W ocenie ekspertów dużych transakcji, w szczególności w Polsce i krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, nie należy spodziewać się wcześniej niż w drugiej połowie 2022 roku. Nowa gra Food Truck Simulator trafi do sprzedaży 14 września 2022 roku poinformowała notowana na rynku NewConnect spółka Drago Entertainment, która jest jej producentem. Czekaliśmy na tę informację tą datę. Trzeba sobie koniecznie zapisać, bo pamiętamy, co się wydarzyło już na kursie Drago, i zresztą czekamy jeszcze na kilka produkcji właśnie z tego studia. Jak Sentyment pozwoli, no to to wie, co się będzie działo na akcjach kiedyś tej spółki. Lećmy dalej. Właściciel Facebooka pokazał wyniki: akcje gwałtownie w górę. Wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku Meta, dawniej Facebook, okazały się lepsze od oczekiwań. Akcje spółki w handlu posesyjnym zyskały ponad 18%. Zysk meta na akcję wyniósł w pierwszym kwartale 2,72 dolarów wobec 2,56 dolarów na akcje oczekiwanych przez analityków. Przychody koncernu wyniosły 27,91 miliarda dolarów, a rynek szacował je na 28,9 miliarda dolarów. Liczba dziennych użytkowników portalu Facebook wyniosła niecałe 2 miliardy wobec oczekiwań na poziomie. 1,95 miliarda. Liczba miesięcznych użytkowników meta wyniosła 2,94 miliarda wobec oczekiwanych przez rynek 2,97 miliarda. Zaraz zobaczymy, jak sobie radzi kurs Facebooka w tym momencie. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Bank PKO planuje w drugiej połowie 2022 roku przedstawić zaktualizowane cele finansowe. Bank nie wyklucza podwyższenia docelowego poziomu ROE, poinformował wiceprezes banku. Dodatkowo bank PKOSA S.A. ocenia, że kolejne wzrosty stóp procentowych nie będą już tak mocno oddziaływały na wynik odsetkowy banku. Również poinformował o tym wiceprezes spółki, a przypominam, że kolejna podwyżka stóp czeka nas w przyszłym tygodniu, tuż po decyzji Fedu. Również o podwyżce stóp procentowych. Lećmy dalej. Creepy Jar, premiera Himery może nie nastąpić w 2023 roku, a to jest produkcja, na którą pewnie wszyscy, jak się Creepy Jar, czekają. No i zobaczymy, czy to już odbiło się niekorzystnie na kursie tej spółki, a może to dopiero przyszłość. Popatrzmy dalej, co się dzieje. LPP podjęło kierunkową decyzję o sprzedaży spółek w Rosji. Dajmy dalej. Działający w branży przetwarzania odpadów Mobruk planuje do końca 2023 roku przeznaczyć na inwestycje w rozwój. Organiczny około 80 milionów złotych, poinformował wiceprezes spółki. Jako jeden z obszarów możliwego rozwoju, wiceprezes wskazał działalność związaną z bombami ekologicznymi. Lećmy dalej. Cóż my tutaj mamy? W 2021 roku kędzierzyńsko-pozielskie zakłady chemiczne Grupa Azoty Zak osiągnęły rekordowy zysk netto w wysokości 273 miliony złotych, poinformowała w czwartek biuro spółki. Spółka zakończyła rok 2021 zyskiem netto w wysokości 273 miliony. To oznacza wzrost o 133% w stosunku do roku 2020. Przychody grupy kapitałowej wyniosły 2,96 miliarda złotych, Wzrost o 70%. A wynik Ebida wyniósł 459 milionów. Wzrost o 75%. Z 15% do 15,5% wzrosła także marża Ebida. Jednym słowem gratulujemy. STS Holding przygląda się ofertom przejęć firm na rynku europejskim. STS Holding otrzymał sporo ofert przejęcia firm głównie z Europy poinformował prezes spółki, deklaruje, że będzie się im przyglądał pod kątem własnej strategii i możliwości wejścia na nowe rynki. Zerknijmy również na wyniki STS. Grupa STS wypracowała w ubiegłym roku skorygowaną EBida na rekordowym poziomie 216 milionów, gdy w 2020 było to 151 milionów. Oznacza to wzrost o 43% rok do roku. W 2022 roku marża ebitda ma wynieść ponad 40%. W 2021 przychody grupy STS wyniosły 498 milionów, czyli o 28% więcej rok do roku. Zysk netto grupy wzrósł w zeszłym roku o 29% do 131 milionów. Zgodnie z polityką dywidendową STS Holding wypłaci 100% jednostkowego zysku netto akcjonariuszom. Lećmy dalej, co tam się dzieje. Portfel zamówień Aseco SE na 2022 rok wyższy o 27%. I jak widzimy jest to wartość... 200 ponad 40 milionów euro. Lećmy dalej. Oren pokazał wyniki. Zysk powyżej oczekiwań. Ebida LIFO grupy Pekin Oren w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 2,79 miliarda złotych, podała spółka w prezentacji wynikowej. Wynik uwzględnia wycenę pozycji zabezpieczających na CO2 w wysokości minus 1,73 miliarda oraz. Edging na poziomie minus 1,17 miliarda kurs. Przed godziną 10 zyskiwał około 2,8%. procenta. więc widzimy, że kosmiczne wyniki zaprezentował nam Orlen po raz kolejny. Zresztą lecimy dalej. Pekin Oren miał na koniec pierwszego kwartału 1814 stacji paliw wobec 1819 na koniec ubiegłego roku. Lotus miał na koniec pierwszego kwartału 530 stacji wobec 520 na koniec 2021 roku. Columbus Energy ma term sheet w sprawie 200 milionów złotych zaangażowania funduszu z USA. Kilka minut po otwarciu czwartkowych notowań. Kurs akcji spółki rośnie o ponad 20%. Zaraz na podsumowaniu zobaczymy finalnie. No, ale tam pamiętajmy, podaży co nie miara. Zobaczymy, kiedy zacznie to zalewać. W ramach umowy, Columbus ma prawo zapewnić funduszowi akcje istniejące lub nowej emisji. To jest ciekawe fundusz będzie nabywać etapami w okresie 3 lat. Spółka zobowiązała się zapewnić w okresie 12 miesięcy od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej na rzecz funduszu akcji o wartości co najmniej 45 milionów złotych. No, ciekawe, to będzie ciekawe. Lećmy dalej. Grupa Budimex miała w pierwszym kwartale tego roku 56,4 miliona zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu na poziomie 52,9 miliona. Prognozy najtyków znajdowały się w przedziale 49,5 do 54,9 miliona. Ezotyki Henderson zwiększył EBida w 2021 roku do 37,4 miliona, w 2022 priorytetem rentowność. Producent bielizny Ezotiki Henderson miał w 2021 roku 16,3 miliona zysku netto, co oznacza wzrost o 325% rok do roku i 37,40 miliona EBIDA, czyli więcej o 64,6% rok do roku, poinformowała spółka. W tym roku najważniejsza będzie rentowność. Spółka oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży. Marża brutto na sprzedaży wyniosła kosmiczne 65%. Gratulujemy. Z ważniejszych informacji, które jutro napłyną na rynek, to przede wszystkim trzeba wyczekiwać PKB Niemiec za pierwszy kwartał o godzinie 10. Poznamy te informacje, szczególnie ważne dla kogoś, kto rozgrywa DAXA. Potem poznamy inflację CPI dla strefy euro 11. To też będą bardzo istotne i ważne informacje, jeżeli chodzi o zachowania. Rynków zagranicznych, które mogą wpływać również na nastroje na GPW. I przejdźmy teraz, zobaczmy co się wydarzyło na świecie. Widzimy, że dzisiaj rynki się podzieliły. Jak widzimy, Japonia zalana zielenią, Chiny się podzieliły. Jak widzimy, mamy i spółki, które dosyć mocno traciły, jak również jakieś odbicia. Tajwan w zielonych barwach, europejski rynek podzielony. Kanada również za to, na przykład Brazylia zalana czerwienią. Izrael również też zalany czerwienią. Czy popatrzmy sobie na SP 500 w tym momencie, bo tutaj też jak widzimy, Widzimy, raczej mamy podzielone nastroje. Piękne odbicie, jak na przykład Apple odbija 2%, Tesla za to na przykład traci 5,6%. Popatrzmy tutaj, Disney traci prawie 2%, kolejna spółka prawie 7%, ponad procent. Facebook 11% na plusie po wynikach, tak więc widzimy, że mamy spektakularne odbicie, jak również dosyć ciekawe zjazdy, których dzisiaj również nie brakuje. To popatrzmy na indeksy. Jak widzimy, ropa w tym momencie odbija i kosztuje już prawie 107 dolarów za baryłkę DAX. Również dzisiaj sesja na plusie 13 930 punktów w tym momencie. Esent. I 500 schodzi. W tym momencie 4203 punkty. Dzisiaj NASDAQ również spada 13125, Dow Jones w dół 33296 punktów i Russell w dół 1869 punktów, czyli jak na razie przynajmniej informacje wpłynęły negatywnie. Zobaczymy, czy powalczą do końca dnia. Jeżeli chodzi o srebro, to tutaj mamy totalne obrywanie w dół 23 dolary za uncję. Popatrzmy, ile dni już mamy spadkowych z rzędu. Złotą dzisiaj próbują wyciągać do góry. W tym momencie 1888 dolarów za uncję i waluty do złotów. Popatrzmy, dzisiaj się cofa frank 4,58, funcik też był 5,54 euro, dzisiaj 4,68 i dolar na plusie delikatnym jeszcze 4,45. Czyli generalnie złotówka może zakończyć dzień umacniając się. Popatrzmy dalej, co się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o rynek krypto, bo skoro mieliśmy dane w Stanach, no to one również mogą wpływać na nastroje na rynku krypto. Widzimy, że indeks strachu cały czas pokazuje nam ekstremalny poziom na poziomie 24, drugi pokazuje nam poziom. 44 i też strach. Widzimy, że największe wystrzały w dniu dzisiejszym to między innymi GMT 20 AP9, Hex9. Jak widzimy, i tak i tak, niestety, większość rynku w czerwonych barwach, w tym Bitcoin, delikatnie już cofnął, było ładniejsze wybicie, ale jak widzimy, mamy tylko 40 na pusie w dniu dzisiejszym. Jak na razie, przynajmniej 39132 dolarów kosztuje sztuka, Ethereum 2871 dolarów i 3500 na pusie. Jak widzimy, szaleństwa tutaj nie ma. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto, z których sam również korzystam to jest oczywiście dostęp do Binance'a numer 1, tutaj mamy Bybit i oczywiście Kanga, tak więc tutaj najprostszy sposób, aby zakupić swoje pierwsze kryptowaluty za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie i zerknijmy dalej, co się dzieje na topowej setce. Tutaj widzimy, że największe zmiany to właśnie grafy. 11% na plusie, HEX 8,86, potem LDO 8%, ale w korekcie mamy Kosmos 5,80 na minusie, Helium 4,77. I zobaczmy, co się ciekawego wydarzyło dzisiaj na GPW. Jeżeli chodzi o zestawienia, które również masz wpływ, to zapraszam oczywiście do zgłoszenia Spojek w komentarzu z uzasadnieniem, pod co je oglądamy. Na pierwszym zestawieniu widzimy JTSW rośnie dzisiaj o 4,70, PGE 428, za to cofa PAMAPOL o 5,47, a z REM 3,5. Liderem obrotu JTSW 50, prawie 6 milionów. Jeżeli chodzi o listę roczną, tutaj rank Progress 516 na plusie, Rafako 420, Arctic 417 w korekcie, Wigosystem 1,77 i 1%, ,77, 1 ponad z Liderem obrotu jest Orlen 63 miliony. Na liście półrocznej Columbus dzisiaj, no. Było pięknie. Chyba nawet coś mi się wydaje, że jak patrzyłem w trakcie dnia gdzieś na telefonie, to nawet 30% było na plusie, tak więc no... Próbowali ugasić, może jeszcze nieskutecznie, bo nie zeszły do zera, ale tak i tak podejrzewam, że PIK był wbijająco o wiele większy. Jak wiesz, jaki to oczywiście możesz się podzielić w komentarzu ze wszystkimi. I tak dzisiaj 18%, a w i tak jest spore jak na Columbus 12 milionów na obrocie. Jeżeli chodzi o największe spadki, to XTB 348, liderem obrotu jest Lotus 12,800. Na spółkach produkcyjnych dzisiaj, jak widzimy, największe wzrosty to PPS 597, 533 MIGPOL, w odwrocie mamy PAMAPOL 547, liderem obrotu WAWE 162 tysiące. Na wikteku w dniu dzisiejszym Optim 9.65 na plusie, 4.48 w odwrocie Talex 4,5, liderem obrotu jest Orange 19 milionów. W debutantach popatrzmy, tutaj widzimy, że STS Holding traci aż 5,3%. One Solution 4,87, Eco 1,62 czy Grupa Pracy 1,67. Spółka Dividendowe. tutaj widzimy, że CCS odbija 7,27, Autopartner 5,76 Eurotel 4,97. W odwrocie OEX traci 5%, a Creepy Jarek widzimy po tych informacjach 3,98, liderem obrotu pkos 136 milionów. Na spółkach energetycznych Tauro ładnie odbija, 4,87, PGE 4,28, w odwrocie kogeneracja traci 2,48, Amel System 1,16 jak widzimy PGE generuje największy obrót, 34 miliony na spółkach turystycznych w dniu dzisiejszym widzimy, że Nowatura straci na małym obrocie 25%, Enter 3,21 na minusie, za to Rainbow zyskuje prawie 5%, jak widzimy dzisiaj na odzieżówce CTC bardzo ładnie odbija 6,68, Cedral 4,23 w odwrocie Ezotic traci 8%, Silvano 5,1 i obrotu obrotu LPP 24%, miliony dwanaście CCC. Jeżeli chodzi o gastronomię, w dniu dzisiejszym Maxi Pizza ale 69 groszy obrotu 2% na plusie, Max Polska 1,11, 11, największe obroty ignoruje Amres 3,100 sto i spada 3,40%, a Sekana spada 4,47%. Jeżeli chodzi o ukraińskie spółki, w dniu dzisiejszym największe wzrosty należą do KSG Agro 448, trzy 360, w odwrocie Kernel traci 7,97, liderem obrotu jest właśnie Kernel 3900. Jeżeli chodzi o Pogromców W dniu dzisiejszym Mercator zyskuje 6,34, Medap 4,40. W odwrocie Medcamp 7,12 na minusie. Liderem obrotu Mercator 3,200, Bańka 700, Mabion. Na budownictwie w dniu dzisiejszym Rafako prowadzi 4,20, Śnieżka 3,18 na plusie. W odwrocie Airbut traci 4,5, a Projekt Przem 3,33. Liderem obrotu Budimex 4,400. Na spółkach z nieruchomości tutaj widzimy, że największe wzrosty należą do Rank Progress 5,16, Alta 4,74. W odwrocie mamy Marwipol 2,96 a liderem obrotu jest nowy development 809 tysięcy. Na spółkach z gamingu, popatrzmy, w dniu dzisiejszym Ovid Wars na małym obrocie 15% na plusie PB Games, 13% na plusie Road 463, jak widzimy szaleństwa, no tutaj niestety nie obserwujemy. Za to z drugiej strony, największe dzisiaj spadki to INTM e na małym obrocie 13%, Gameivo 11%, potem Metaversum 7%, czy Megapixel 6%. Liderem obrotu dzisiaj CD Projekt, który traci, popatrzmy, kolejne 4,37 na minusie, 80 milionów obroty, Test Games 2,900 i 2 bańki na Playwayu, sam indeks C6900 14990 punktów i jeszcze zerknijmy na shorty, czy coś się zmieniło, czy też nie. Widzimy, że w rejestrze krótkiej sprzedaży mamy cztery shorty na CD, projekcie, Livechat, Allegro, CCC, PZU i KGHM dodatkowo jeszcze wiszą. Widzę, że jakieś zmiany również nastąpiły. To można sobie sprawdzić, oczywiście w historii tych pozycji. Jeżeli chodzi o Następne zestawienie, czyli banki. W dniu dzisiejszym, jak widzimy, milenium odbija 468, ING 3%. W odwrocie Getty Nobel traci 2,30, a PKBP 2, yy, również 30. Liderem obrotu PKO a 136 milionów 115 PKBB. Sam indeksy kończy dzień z wynikiem 6490 punktów i traci 0,5%. Na OZE w dniu dzisiejszym Columbus. To nie dziwne, oczywiście prowadzi, 18% na plusie, zobaczymy ile z tego zostanie do końca jeszcze tygodnia, nawet w przyszłym tygodniu 0,1 baton, 7,34 na plusie, w odwrocie mamy Sanex 7,17 czy dragon 7,10, liderem obrotu Columbus 12,400 i Grodno ma banieczkę na obrocie. Jeżeli chodzi o indeksy, to w dniu dzisiejszym widzimy, że w końcu jakaś zieleń zagościła, mamy ruchy powrotne, Energetyka 3,36 na plusie, MSBAS 2,79, Envik 40 kończy dzień z 90% na plusie, 4359 punktów, 37 na pusie 18 593 punkty, i potem WIG 27 na pusie kończy dzień z wynikiem 1884 punkty. Najmocniej dzisiaj obrywa spożywka, tracąc 4%. Ukraina 2,91 w szczegółach. WIG 20, tutaj CCC na prowadzeniu 668, JSW 477 czy PG 428, w odwrocie CD Projekt 437 czy DINUS 360. Liderem obrotu KGHM 149 136 PKW SAP 115 A111 Allegro. Jeżeli chodzi o średnie spółki z mwig 40, tutaj największe wzrosty należą do Mercatora 634 Tauron 487, w odwrocie mamy Kernel 797 czy XTB 348, a liderem obrotów jest Allure 2814 Taur. Na małych spółkach z Edwig 80 w dniu dzisiejszym liderem wzrostów jest Autopartner 576, Rainbow 495, w odwrocie Bumech 828, czy Grodno 532. Liderem obrotu Bogdanka 17100. Na New Connectie w dniu dzisiejszym prowadzi Eraton Alto, trzeba oczywiście zweryfikować. Potem Wakomtek 23, DOG 22, Columbus 18, potem Ovik Wars, a tu już mamy małe obroty, Infoscan 11% na większym obrocie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o większe spadki w dniu dzisiejszym, to widzimy, że należą one do kogo? Do Cambridge. 24% na minusie, Hydra Press 24% na większym obrocie, VE 18,5%. Liderem obrotu, jeżeli chodzi o mały parkiet, w dniu dzisiejszym jest spółka Columbus 12,400. Potem PTWP 659 tysięcy. Indeks szerokiego rynku nam zostaje. Ja sobie w tle odpalam statystyki dzisiejszej sesji i zobaczymy, jakie obroty były dzisiaj generowane. Transakcji zawarto 131,968 sztuk, a obroty wynosiły 1,185 817 921 zł. I jak widzimy, Sochodef liderem 22% ponad na plusie. Benzin 11, na małym obrocie. Bacholding 10%. Potem mamy Optim 965, digital to też mamy mały obrót. To na największy obrocie na pewno rzuca się w oczy CTC 668 12,5 miliona czy Mercator 6,34, i 3 miliony 200 Potem Tauron czy też JTZW, jeżeli chodzi o obroty, po niecałe 5% wzrostu. Jeżeli chodzi o największe spadki dzisiaj na indeksie szerokiego rynku, nowatura straci 25%, Euko 9,73%, Transpol 9,42%, Bumech 8,28%, a Kernel 7,97%. I popatrzmy, czy ktoś tutaj wysoko również jest spoza WIG-20. Jak widzimy, Bogdanka również wysoko mieści się na pierwszym ekranie. Jeżeli chodzi o. Wykresy, popatrzmy sobie. Dzisiaj mamy pułap wykonanie jakichś ruchów powrotnych. WIG nam delikatnie hamuje. Zobaczymy, jeżeli przełamy te 58 tysięcy punktów. No to przecież droga otwarta do tego, żeby przetestować te minima, które powstały na krachu, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. WIG 20 analogiczny też hamujemy. Zobaczymy, na jak długo. 1850 punktów jest dosyć ciekawym poziomem, no, a potem, oczywiście, najważniejszy, czy 1800 punktów. Edzwick 80, też widzimy, że hamulec się włączył. Tutaj czekamy na to, żeby zretestowali 18 tysięcy punktów. No, chyba że zmierzą się z tą luką, która tutaj powstała, a to jest naturalny opór, jakby nie było, czyli 19 tysięcy, bo to będzie ich chronić przed dalszymi wzrostami. Jeżeli chodzi o Enwik 40, to tutaj widzimy, że też mamy próbę hamulca 4359 na zamknięciu. Tak więc no, będziemy obserwować, czy czasami nie pokuszą się o to, żeby przetestować jednak na jakimś negatywnym sentymencie 4 tysięcy, nawet punktów. Co oczywiście nie jest nie niemożliwe. Wiemy, że rynki są nieprzewidywalne, szczególnie jak będą na rynki napływać jakieś niespodziewane newsy ze świata, a przypominam, że w przyszłym tygodniu czekamy przecież na Fed, a to są bardzo istotne informacje, które najprawdopodobniej trząsną dosyć mocno rynkami, szczególnie jeżeli Fed zaskoczy rynek znacznymi podwyżkami stóp procentowych i jak zwykle zaskoczy wszystkich, którzy spodziewali się zupełnie innej decyzji. Pozdrawiam, kciuki za wyniki, trzymaj się, hej!